Siema widzowie, następny i poprzedni odcinek był 12, link ma się w opisie na ra. O, już nie mogę, tak mi zimno w stopy. Co chodź. To jest za dom? Nie wiem. Idziemy możemy do niego? Się schować, chodź. Dobra, bo w sumie jest zimno bardzo. Chodź. O! O Jezu! O. Co to jest? Co to jest? Lampki? Dobra, daj, skrzynka jakaś. Kaszka. Z książka, daj mi to przeczytać. Oj, krew w środku. Przeczytaj to. To się dzieje, jeżeli ktokolwiek to czyta, zaraz nie będzie pół Rosji, albo już jej nie ma. Mam postrzeloną nogę, te szczury z Tisu mnie... Te szczury z Tisu mnie postrzelił, jak tylko wszedłem nad ich terytorium. Nie zostało mi dużo czasu. Jack Lepoi. Masz, przeczytaj sobie. No ja podejrzewam, że mu się coś tu po prostu stało i tu umarł. Pewnie tak. Zostawmy tą książkę przy nim. Dobra. Dobra. Idziemy? Chcesz iść spać? Nie mam ochoty, jak to zobaczyłem. Chodź. Dobra. Wychodzimy. Ale jest zimno. Dobra. Idziemy dalej? No, chyba nie mamy wyjścia. Chodź. Dobra, i tak trochę. W tym domu w ogóle chodź, ogrzewania nie ma, więc... Chodź, idziemy do przed siebie. Czekaj, tu co są za góry. Idziemy? Uważaj, tam jest jakiś miś. Skrólik! Dawaj, zabijemy go! Może będzie skóra. Dobra, dawaj. Zabiłem. O. Masz z niego mięso. Ja mam w sumie chleby jeszcze. Ale to surowe, nie mam jak podgrzać. A drugie tu bomba wybuchła, więc wiesz. No, jeszcze jakieś te. Ty, niedźwiadek, siema. O, zostaw. Dwóch ich jest. Nie bije mnie. O, dobra. Ryba z niego wypadła, co jest? Może miał. No, może zjadł. Idziemy dobra, dalej, chodź. Idziemy dalej, chodź. Samolot! O kurde. Czekaj. Patrz na to. Nie podchodź, to może być pułapka. Pamiętasz, co się ostatnio spytało, jak helikopter był? Pamiętam. Czekaj, zobaczmy, czy tu na pewno nie żadna pułapka. Tą świnię chcę wysłać. Ty świnio! Tam. Idź tam. Idź tam. Może to pułapka? Idź sprawdzić za nas. Czekaj, bo ona... Jezu, wyskocz z tego, głupia świnia. No dobra. Wskakuj. O, zabiłem. O, zabiłeś ją. O Jezu. Dobra, biedaczek. Przydałoby się. A. Ładnie pachnie to mięso. Mi się wydaje, że ją ktoś doprawiał przed śmiercią. Dobra, wrzucam. Nie zbliżaj się na razie. Na razie z daleka patrzymy. Dobra. No wygląda jak Boeing jaskinia 370. Jaskinia jakaś. A! Ej! Wpadliśmy tu. Jak stąd wyjść? Dobra. Ej! Patrz! Nie ma tu wyjścia. Co my teraz zrobimy? Ziemia tylko. Czekaj, chodź. Ała! Ale mi ręka boli. Czekaj, bo mam teraz kawałek ziemi, to podsadzę nas. Musimy to rozkopać. Czekaj. O, spróbuj to. Ale to jest zimne. Ej, o, sorry. Dawaj. Spoko. O, dobra. Dobra, jesteśmy. Deszcz zaczął padać, deszcz i śnieg. Uważaj. Wiem. Chodź. O. Idziemy to obejść. Idziemy. Nie, mi się wydaje, że to pułapka może być. Skąd nagle by tu samolot się wziął? Bez lądowania, widzisz, to nawet kół nie ma rozłożonych. Może... I leży sobie. Co jeżeli ktoś go dla nas przygotował? Jest to prawie, że niemożliwe. O kurde. Patrz, jaki ładny. To jest jakiś nowoczesny model, mi się wydaje. Ale mały jest strasznie, o to chodzi. No właśnie, to nie jest pasażerski. Pasażerskie są o wiele większe. To jest jakiś chyba prywatny odrzutowiec. No też mi się tak wydaje. Na razie tam nie wchodzimy, bo to jest zbyt niebezpieczne. Ale patrz, normalnie ma stery. Ty umiesz latać samolotem? Grałem w Microsoft Flight Simulator, więc mogę spróbować. Ale jak to się skończy, to nie wiem. Nie wiem, ja bym wolał chyba nie próbować. Nie wiem, nikogo nie mamy, kto by mógł nas zaprowadzić. No, dobra, no to chyba będziemy ryzykować, ja polecę, jak już. No nie wiem, ale no nie wiem, czy to czekaj, sprawdzę. No nie no, silniki wyglądają na dobre. Nie wyglądają na jakieś zepsute, ani nic. A tu ciepło jest. Wygląda jakby szczerze ktoś tu wylądował przed chwilą, nie wiem dlaczego. No patrz, w ogóle śnieg na to pada. Widzisz to? No. To w ogóle nie ma śniegu, jakby ktoś odśnieżał ten samolot. Mi się wydaje, że tu ktoś przed chwilą był. Tutaj śnieg pada, od kiedy ta bomba spadła, więc ktoś tu musiał być niedawno. Albo przygotować to specjalnie. I mi się wydaje, że raczej to nikt dobry nie był, bo na razie dobrego, oprócz tego prezydenta miasta, nie spotkaliśmy nikogo. Dobra. Chyba przydałoby się wejść do środka. Dobra, w sumie, co nam szkodzi, nie? Trzeba zaryzykować. I tak już nie mamy ja co innego pierwszy. Do... No idź. Uważaj, czy to pułapka nie będzie. Dobra. Chyba tu są jakieś... Ale pachnie nowością straszną. Patrz! Ej, to... Może to są rzeczy dla nas przygotowane. AK-47, spadochron, naboje. Biorę to wszystko.
Też Yuany? Co to jest yuan? To jest waluta w Chinach. Ho, o wiele cieplej. Dobra. Założę sobie ten spadochron. Czyli może. Co, lecimy do Chin? No, chyba nie mamy. Dobra, ale zanim odpalisz stery, chodź, zbadamy, czy to nie jest nic zepsutego. Ale wygląda to na strasznie nowe, patrz. Wygląda wszystko okej. Okay. Idź jeszcze spróbuj koła rozłożyć. A to się nie tutaj rozkłada gdzieś w systemie? No, właśnie o to chodzi, że nie mam że trzeba manualnie chyba. Chodź, spróbujemy. Nie wydaje mi się. O, czekaj. O, dobra, coś tutaj wyciągłem. O, są koła, dobra. O, dobra, jedno wyciągnięte. Idę szybę odśnieżyć. I drugie wyciągnięte, dobra. Dobra, odśnieżam szybę. A w ogóle przydałoby się trochę odśnieżyć w ogóle ten samolot. O, aż tak chyba nie trzeba. Troszkę tylko, żeby na pewno... Ja już go z przodu wystarczy go odśnieżyć tak naprawdę. Dobra, żebym coś widział. Ale mnie ręka nawala, zimne to. Dobra, będziesz już widział na pewno, bo to... Dobra. Chodź. Dobra, to, tu no, nic jakich, tu się nie da zamknąć drzwi? Zamkniesz i to się ten... Zamknij jak okej, jak będziemy ruszać. Dobra. Bo ty musisz tu sam siedzieć, czyli co, startujemy? Czekaj, daj mi obszarzyć w ogóle, jaki to jest model ITP. Jak tu działa? Dobra, to jest pewnie dźwignia do włączania i wyłączania silnika. Zostaw to. O! To jest pewnie do... To może być do w sumie regulacji. A to może być do podnoszenia ten... wysokości. Nie, to jest autopilot. Tak, to jest autopilot na pewno. To jest start silnika. To jest zmienianie kierunku. Dobra, to ja idę sobie usiąść, bo jestem zmęczony. Obudziłem się. Lecisz cały czas? Nie rozbiłeś nas przypadkiem? Jeszcze nie, ale no już nieraz byłem w ciężkiej sytuacji. Ale dobrze, że nikt tutaj nie lata, bo mogło być słabo, jakby ktoś latał. Załapię na chwilę autopilota, żebyśmy obgadali. Ale ten... jestem zmęczony. O. Ale ten... Nie mogę się doczekać, aż pomścimy wszystko i zniszczymy ten TIS. Może będą mówić o nas jako bohaterzy. Kto wie? Tylko kto? Ten, kto przeżył. Nikt nie przeżył. To po co byśmy to robili? Jak nikt nie przeżył, tak? Właśnie sam się zastanawiam, dlaczego to robimy. Przecież ktoś tam jeszcze przeżył. Skąd to wiesz? No bo spotkaliśmy przecież tych, co w Rosji mieszkali, tych mieszkańców. Ilu ludzi? Czterech? No, nie wiem. Ile mogło zostać na całym świecie? 1000? Ale... 2000? Będziemy dla przyszłych pokoleń. Jakimś tam... Może, wiesz? Nie wiem. Dobra, nic. Dobra, to idę cały czas spać, bo jeszcze. Jestem bardzo zmęczony. O, lecisz. O, ty lecisz. O. Ale poleciał. O, ja też! O, o Jezu, dobra, spadam! Powoli spadamy. O, dobra, już dobra. O, dobra, jestem na piasku. Cały jestem z piasku, gdzie jesteś? Dobra, tutaj. O Jezu. Patrz, jak śnieg fajnie pada w jednym momencie, widzisz to? No, fajnie, tylko... Ale tu dziwny klimat jest, nie podoba mi się to miejsce. O, alpaki! Lamy! Alpaki. Ty, a jakiś... Ty, ktoś tu jest. On nie istnieje. Coś jest nie tak. Idziemy dalej. Coś się dziwnego stało. Idziemy dalej na pewno. Ściągnij sobie spadochron i ubierz klatę. Och, no w sumie tak. Dobra. Chodź, idziemy. Szukać czegokolwiek. Jesteśmy już teraz w Chinach? Co? Chyba tak. Co jest? O Jezu. Nie wiem, zawsze się bałem jakoś być ten... Jak z burza, żeby mnie piorun nagle uderzy. O! Coś widzę. A nie. Co widzisz? Ale widzisz, jakby jakieś klocki ktoś postawił? W powietrzu coś lewituje, chodź. Dziwne jest to miejsce jakieś. Co jest? Coś wybuchło. Jakby odłamek bomby spadł. O, to jakiś metal jest. Mhm. Nie wiem, może tu testowali kolejne bomby. Nie, to nie chyba wiem. Nie, to chyba nie tutaj. Nie wiem, czy to Chiny na pewno. No właśnie chyba powinny. Dałeś auto tego na GPS-ie Chiny? No. Coś widzę, patrz. O. O kurde. Jezu, jakie to jest dupne. Chodź. Ale wygląda ale powoli, na powoli, 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 powoli. Czemu tam jest japońskie drzewko? Nie mam pojęcia. Jezu! Ej, o, co tu się stało? Piorun uderzył. Prawie by nas... I zgas. Co tu się stało?
Jakie my mamy szczęście, że nie w nas. O kurde. Teraz tam strzelił, jak nas blisko walą pioruny. Chodź może do tego domku pójdziemy. Dobra. Tam się schronimy przed tym, ale czekaj, czekaj, czekaj. Bo może nas piorun zaraz uderzyć. A może, a co jeżeli to jest baza Kisa? Chińska? No jesteśmy w Chinach. I z jakimś drzewkiem japońskim? Czemu to jest w ogóle drzewko japońskie? Co jest? Nie mam pojęcia. Dobra, idziemy tutaj, tak? Tak, chodź. O, ładny ten budynek. O, toaleta, o, to wiesz igłem. Co? Dobra, to ty idź do kobiety. Nie, ja idę tu. No to idziemy. Czemu tu sufitu nie ma? Nie wiem. O. Nie budynku nie wykończyli. Pa, można wejść na sufit. O kurde, ale tu ciepło od tych świateł. No strasznie. Dobra, idę kubkę. Dobra, dobra. Czekaj, tylko zamienię. Czekaj, tylko zamienię kobietę z mężczyzną, żebyś ty był u kobiet. No okej. Okay. O Boże. Coś ty zrobił, człowieku. No znowu. Co? Ej, czemu znowu? Ja byłem w żeńskiej? No, bo zamieniłem. Aha, ja już nic nie pamiętam. Dobra, co to tutaj... jest? Tu raczej nie wejdziemy, ale patrz, tam jest woda. Tam coś pisze na tabliczce. Czekaj. Chodź, tędy może. Tu jest jakiś tędy? Pokój. Parkour wow. Jakiś. Nie, bo Jezu, ja nigdy tu nie byłem dobry. Tylko nie potknij się, nie potknij się. Ale co? Jezu, nie, ja się... A, potknąłeś dobra. Się. No, ale nie jest aż tak wysoko, żeby dobrze, coś sobie na twarz zrobić. Nie spadłeś. Lecisz. Dobra, ała, Jezu, ja się boję. Idź pierwszy, bo... Dobra. A! Ała! Dobra, jestem. Jestem. Jak to? Dobra, czekaj. A, potknąłem się. Do wody? Jak on tam spadł? Dobra. Co to jest? Nie wiem, ja nie chcę tam patrz, co ja tu pisze. Bonej? Bonej, ny. Ny i. Nie wiem, co to może znaczyć. Też nie wiem. Może ten. Nie wiem w sumie. Co to jest za baza? Ale patrz, jakie ładne. Ile czaszek. Ty, nie ma nikogo na tronie w ogóle. Może gdzieś poszedł. Może nie ma go. Może do toalety poszedł. Ej, tu nie ma schodów, jak my zejdziemy? Musimy zeskoczyć chyba, ale tu jest wysoko. Nic ci nie jest? Ja nie wiem. Ała! Kostka? Tak. Ała, nie mogę. Dobra. Dobra. Nie mogę z tą... Ten tron. Już tyle razy sobie kostkę skręciłem, jak byliśmy. Nie, tego na tym tronie chyba nikogo nie ma. Tu za nim nie ma nikogo. Ej, w sumie moglibyśmy to złoto zabrać. Masz jakiś kilo, żeby to zebrać? Mam miecz złoty. No ja mam drewniany. Pałkę. Dobra, no nie uda się raczej tego zabrać. Raczej nie. Co to jest za miecz? Znaczy, Jezu. Co to? Weź tu zostań. Ja, ty, ja tam nie ma drabinki. Dobra. Ty, tu jest co tam jest? Guzik. Nie, no nie guzik klikaj go. Książka. A, kliknę se. Jezu, co ty zrobił? Co tam? Nic się nie stało? Ej, ty leci! Skakuj! Zamykaj to! O! O, wybuchło! A.